30 lipca z Kościerzyny wyruszyła 23. pielgrzymka na Jasną Górę. Z liczącą 400 km trasą postanowiło zmierzyć się ponad 300 wiernych. Grupa wychodząca z Kościerzyny nie była tak liczna od wielu lat. Do kościerskiej grupy wczesnym rankiem dołączyli pielgrzymi z Kartuz i Lęborka, którzy w trasę wyruszyli dzień i dwa dni wcześniej. Wspólna wędrówka rozpoczęła się mszą w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy, której przewodniczył ksiądz biskup pomocniczy Wiesław Śmigiel. Niestety pogoda już na wstępie wystawiła pielgrzymów na próbę, ale to wcale nie ostudziło ich zapału. Trochę w deszczu, niezbyt przyjemnie, ale jeżeli macie takich wspaniałych przyjaciół, to jakoś idzie. W pobliżu Łubiany dla wędrowców zorganizowano poczęstunek, by zregenerowali siły po trudach drogi w deszczu. Dobrze, że im smakowało. My się bardzo cieszymy, że mieli taki apetyt. Na drugi raz im więcej przygotujemy. Podobno właśnie początek pielgrzymowania jest najtrudniejszy i to pierwsze 3 dni są największą próbą silnej woli pielgrzymujących. W tym roku pielgrzymka odbywa się pod hasłem odkrywania Kościoła na nowo poprzez umacnianie wiary. Okazuje się, że dla wielu młodych ludzi właśnie pielgrzymowanie jest sposobem na zbliżenie się do wspólnoty wiernych. Młodzież jest wspaniała, wytrwała. Bardzo się cieszę, że tu jest tyle ludzi młodych. Wierzę w młodzież. Młodzież jest przyszłością Kościoła. Bardzo, bardzo jestem z tego dumna. Cieszę się. I cieszę się, że jestem tutaj razem z nimi. Pielgrzymka wyruszyła niejako w echu decyzji papieża o zorganizowaniu następnych Światowych Dni Młodzieży w Polsce. W 2016 roku tłumy młodych wiernych przyjadą do Krakowa, ale ich gospodarzami będą wszyscy katolicy w naszym kraju. Nie tylko młodzież, ale pewnie cała wspólnota Kościoła, szczególnie w Polsce, cieszy się z tego, bo to jest wielkie wyróżnienie z tego faktu, że papież Franciszek podjął taką decyzję, że Światowe Dni Młodzieży następne będą właśnie organizowane w Polsce, w Krakowie. Dla nas z jednej strony jest to wielka radość, ale i pewnie też zobowiązanie i wyzwanie, żeby podjąć tych wszystkich, przygotować się do tego momentu, żeby podjąć tych wszystkich, którzy przybędą właśnie na to spotkanie i żeby to był rzeczywiście owocny czas. Owocny ma być również czas pielgrzymowania na Jasną Górę. Cel kaszubscy wierni mają osiągnąć 13 sierpnia. Do domów wrócą już autokarami.